Witajcie kochani, my właśnie mamy postój. Pozdrawiamy Was ze Świebodzina. Mamy postój i jako taką ciekawostkę... No przed Wami, jak widzicie, stoi figura Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Jest to żelbetonowa rzeźba w Świebodzinie, wzniesiona w 2010 roku według projektu Mirosława Pateckiego. Przedstawia Jezusa Chrystusa jako Króla Wszechświata. Jak widzicie, ma rozłożone dłonie. No kocha jest, nas wszystkich. Jest taka, jest bardzo duża. Podobno jest większa niż ta w Rio de Janeiro, tak? Tak, tak słyszałam taką plotkę przed chwilą. Tak więc taka ciekawostka po drodze. No zresztą widać ją z daleka. Tutaj macie Andrzeja. Tutaj są prawdopodobnie jakieś schody, idziemy to sprawdzić, chociaż no może, pada nam deszcz na głowę. Tam podobno da się wejść. Witajcie, popatrzcie. To popatrz, musimy od tej strony. Ile osób nie śpi, tak więc... Albo dobra, chodźmy po tych skałach. Nie, no żartujesz. Ja mam klapki, ty masz buty normalne. Ale mam rozwiązane sznurówki. Ała, wyskoczyłam z auta, bo Andrzej chciał tutaj bliżej ten podjechać, a i tak chcieliśmy odpocząć. Oh. Ja musiałam rozprostować kości. Ojejku. To co, idziesz? No, chcę sobie zdjęć zrobić. Jezusa. Jest taka ciekawostka. O, lampeczki się nawet świecą. Tu macie chyba stację, tu jest jakaś chyba droga krzyżowa. Słuchajcie, dobrze, że jest Andrzej ze mną, bo ja się na tym nie znam, że Andrzej będzie Wam mówił. Tak, tak, ja się Jezusa nie wstydzę, chociaż rebel jest apolityczny, a religijny, ale... Ale to jest ciekawostka lokalna tutaj i w ogóle jak na skalę Polski, świata myślę. Tak. No jeżeli jest rzeczywiście większy niż ten Rio de Janeiro, to rzeczywiście myślę, że to jest ciekawostka na skalę świata. Chrystusa, Króla Wszechświata. Witajcie nocne marki Elżbieta pisze. Co pisze? Popatrz, tęcza. Nie no, żartuję. Ale pada deszcz. Ojej. No, są schodki, bo ja jestem ciekawa, dokąd są te schodki. Ale ma plery. Trzeba dużo ćwiczyć. Trzeba ćwiczyć duchowo, fizycznie, ciało i duszę. I umysł, Ja mam rozwiązane sznurówki. Swój umysł. Dobra, tu mamy przejście jakieś. Jak miasto widać? Światełka, ojej. Może się nie zabiję i dojadę, gdzie mam dojechać. Tak więc powiem Wam, że my z tej podróży będziemy mieli Wam bardzo dużo do pokazania. Bardzo dużo będziemy mieć Wam do pokazania. No jest gigant, kolos. No, to prawda. Która to godzina? Nie wiem, która jest godzina. Jest, wiem, że jest ciemno. 4:47. Napisane sezam, to może sezamie otwórz się. Ale to jest jakiś alarm, wiesz? No dobra, ale chyba... Zamknięte. A to samo, nie? Tu się schodzi. No to widać panoramę. Panoramę. Piknie, piknie, mam mokry telefon. To może zejdziemy... Dobra, obejdziemy... Jeszcze Wam pokażę z daleka. A w ogóle to jest śliskie mega. Wiesz co? Ale te schody wydeptane, bo czuć jak jest ten, takie w dół. Ach. Jeszcze Wam z daleka pokażemy. To jest jako rzeźba, nie? Tak. No, dobra. Rzeźba, pomnik. Może świecić po oczach. Jak to jest śliskie tutaj?
tak więc... Miałam buty. Ja robię making of. Ten jeszcze o tym. Making of. Ale nie pokazuj mnie. No nie. Pięknie wygląda. Ja mam mokre włosy, jestem już przykra. Czekaj, bo mi już spadły buty mokre. Dobra, gdzie teraz idziemy? Tu? Dobra. O, tu, mam kamienie w trawkach. A ja mam rozwiązane buty i mi na boki. O. Tak więc pozdrawiamy tutaj lokalnie też ludzi, mieszkańców. O tej godzinie się nie zobaczymy. Jutro wam zdradzę, albo znaczy dzisiaj w sumie. Na spokojnie później zdradzę wam miejscówkę, gdzie będziemy wyć w niedzielę o 20. I mam nadzieję, że połączycie się z nami duchowo w swoich miastach. No już go natchnęło duchowo. No tak. Jesteśmy zawsze. Tutaj, już go natchnęło. W każdym... Przy moim Bogu zawsze. W każdym razie ten. A coś miałem powiedzieć. Aha, Bartek Biernat, mój przyjaciel z dzieciństwa. Tu mieszka? Jeżeli to oglądasz, to znaczy ja ci to prześlę. To nagrasz mnie, czy nie? Nie, aha, no to mogę cię wiedzieć, a ty mi nie nagrasz. Bartuś, bardzo cię pozdrawiam, jestem w twoim mieście, ale niestety o tej porze, więc cię nie odwiedzę. A czemu nie? Dawaj, bijemy mu na chatę. Nie, Bartek, nie mamy który czasu. Ze mną był na relacji z dachu na Złotych Łanach. A to wszystko wiem. Dobra, czekaj, teraz stąd chcę jakoś pokazać. Z daleka. O. No i taka ciekawostka po drodze. Dobrze, kochani, lecę dalej i będziemy się z wami łączyć, bo będziemy mieć wam bardzo dużo z tego wyjazdu do pokazania ciekawych rzeczy. Tak więc teraz udajemy się nad morze na kilka godzin, a następnie będziemy przebywać w okolicach bliskich i dalszych Szczecina, tak więc tak naprawdę idziemy w prywatną gościnę, bo zostaliśmy zaproszeni i co? I no i połączymy się może rano, jak dojedziemy. A to na pewno się połączymy, to tak. Po prostu ja od razu lecę w morze, nie? I co? Jeszcze wam mamy powiem. Nadzieję, że rtęci w morzu jeszcze nie ma. No i będę też w różnych ciekawych miejscach. Też będzie ciekawy wywiad zrealizowany, tak więc obserwujcie Rebel 24 w ten weekend. No, w niedzielę o 20 budzimy wilki po drodze. Później wam powiem wszystko, bo nie jest nas tak dużo, to później wam powiem. Tak więc do zobaczenia. Co? No, bo to jest taki ten spontaniczny wypad no, spontaniczny, samochodu. Bo, musieliśmy tu podjechać, bo Andrzej wybiegł. To ja wam jeszcze tylko powiem. Pan z wami. Na dobranoc. Na dzień dobry chyba bardziej. No, nie no, jeszcze śpią. Chociaż o tej porze to już do pracy wstawałem. Pozdrawiam. Pa. Do zobaczenia. Pa.